Dzień dobry kochani, witam was w codzienniku biblijnym 16 lipca 2022 roku. Czas wakacji, połowa pierwszego miesiąca wakacji za nami. Czas, który poświęcamy na ucieczkę od tego, co jest naszą codziennością. Ucieczkę od naszych obowiązków, pracy, służby. Chwilę luzu, wypoczynku. Chwilę, w których nie musimy martwić się o to, co będzie jutro. Ale czy tak jest na pewno? Czy jesteśmy w stanie uciec od tego, co nie jest przyjemne w naszym życiu? Czy gdzieś te myśli nie powracają ciągle do nas na nowo i nawet w czasie wakacji powodują, że zaczynamy się denerwować albo zaczynamy się stresować? W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 4 wersecie apostoł Paweł tak napisał: we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Wybaczcie, że zburzę ten czas wakacyjny, jego spokój, czy może beztroskie myślenie, ale w wakacje szpitale nie przestały pracować. Mamy wielu naszych znajomych, może nawet bardzo bliskich, którzy przebywają w tych szpitalach. W wakacje ludzie nie przestają chorować. Dalej zmagają się ze swoimi słabościami, z problemami zdrowotnymi, które w jakiś sposób rzutują na ich codzienność, ich normalne funkcjonowanie. Wakacje niestety są też czasem, w którym zdarzają się wypadki. Wakacje to też czas, w którym niektórzy z naszych bliskich odchodzą do Pana. Dlatego chcemy stąpać mocno po ziemi i zauważyć wszystko to, co Bóg gdzieś w nasze życie wplata. Mamy uzbroić się więc w cierpliwość. Mamy być wytrzymali w uciskach, w naszych potrzebach, ale też i w naszych utrapieniach, bo jesteśmy sługami Bożymi. Bóg nie powiedział, że Jego dzieci, wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą, którzy pójdą za Jego Synem Jezusem Chrystusem, będą pozbawieni cierpienia, tego ziemskiego cierpienia. Bóg powiedział: wszelką troskę swoją złóżcie na mnie, ja mam o was staranie, ale w tym wszystkim musimy stawić czoła temu, co nas każdego dnia spotyka. Dlatego chcemy dziś, pomimo tego, że może wielu z nas odpoczywa, wspomnieć na tych, którzy nie mają dziś takiego zdrowia, jakie chcieliby mieć, których sytuacja finansowa nie pozwala na to, aby spokojnie spoglądać w przyszłość, którzy może gdzieś wpadli w jakiś układ czy zobowiązania, które rzutują na ich dzisiejszą kondycję. Nie potrafią się z tego wyzwolić, nie potrafią o tym przestać myśleć. Chcemy być z tymi, którzy cierpią z powodu odejścia swoich najbliższych i z tymi, którzy oczekują wciąż, że bliska, droga osoba okaże im miłość. Bo to wszystko, moi drodzy, jest udziałem każdej i każdego z nas w różnym czasie, na różnych etapach naszego życia. Dlatego przybliżając się dziś do Boga, chcemy prosić o wzmocnienie, o posilenie, o przejście tych chwil, które nie wydają nam się w tej chwili najlepsze, i życie w nadziei, którą Bóg nam daje. Choćbym się znalazł w niedoli, mówi psalmista, Ty mnie zachowasz przy życiu. Jeśli przyjdzie taki czas, droga siostro, drogi bracie, że znajdujesz się już teraz w niedoli, zaufaj Bogu, wołaj o Jego pomoc, o Jego ratunek, o Jego przeprowadzenie i posilenie w tej ciężkiej chwili. A Bóg w swoim czasie da odpowiedź. I od razu ci powiem, niekoniecznie będzie to odpowiedź po twojej myśli, ale będzie to odpowiedź, która wyzwoli cię z tego wszystkiego, co Bóg, a może sam na siebie nałożyłeś. Dobrego dnia, błogosławieństwa, siły, pokoju. Niech Pan cię strzeże, niech Pan ma cię w swojej opiece. Do zobaczenia.